Tradycją w naszej szkole jest organizowanie konkursu ortograficznego. W tym roku nasi uczniowie również pisali dyktando. Cieszy nas bardzo, że chcą brać udział w tym przedsięwzięciu. Myślimy, że oczywiście tak jak co roku poradzili sobie z ortografią doskonale. Dyktando w tym roku nie było zbyt trudne, tak też sądzą nasi uczniowie. Mam nadzieję, że będą chętniej zwracali uwagę na pisownię, na ortografię i w ten sposób pokazywali piękno ojczystego języka. Dyktando mi się spodobało, myślałam, że będzie o wiele cięższe. Wczoraj powtarzałam wszystkie prawopisy okreskowane U, RZ, Z i inne i myślę, że wszystko będzie dobrze. Ten konkurs robiliśmy w ograniczonym składzie. Bardzo się cieszymy, że mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej nauczyciele przygotowali młodzież do udziału w konkursie ortograficznym. Oczywiście, że konkurs organizowaliśmy w takim okrojonym składzie, ponieważ był ograniczony limit uczestników ze szkół biorących udział. No, też cieszymy się, że te osoby, które się zgłosiły, no, że też dojechały, ponieważ dużo osób choruje, dużo dzieci. Dlatego organizatorami tego konkursu, jak zawsze, był Związek Polaków przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Pragnę serdecznie podziękować nauczycielom za ich pracę i wysiłek i za przygotowanie młodzieży.